Seria filmów Power Me tworzona jest we współpracy z marką Health Labs Care, producentem suplementów diety. Treningi z tego cyklu dodadzą Ci energii i zadbają o Twoje ciało i umysł. Trenuj razem z nami i zaproś do swojego życia zdrowie i moc. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu Ola Żelazo albo dobry wieczór. Zapraszam Was serdecznie na 20-minutową sesję jogi, podczas której popracujemy nad naszymi barkami, żeby je otworzyć, żeby je zrelaksować, żeby poprawić naszą postawę, żebyśmy mogli oddychać pełną piersią i żeby nam było dobrze, miło i komfortowo. Jesteście gotowi? Przygotujcie maty i lecimy z barkami. Wow! Przepiękne słońce, także zaczynajmy. Uklękniemy, połącz ze sobą wewnętrzne kolana, wewnętrzne kostki i pięty. Usiądziemy na piętach, opuszczamy biodra, ale nie chcemy, żeby się te pięty rozeszły, żeby one cały czas były blisko. Połóż ręce na udach, wnętrza dłoni do góry, rozluźnij barki, to jest bardzo ważne. Zbliż delikatnie brodę do mostka, zamknij na chwilę oczy i weź trzy głębokie oddechy. Tak, żeby napełnić nasze dolne żebra, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Wdech nosem i wydech nosem. Nie otwieraj oczu, skup się na oddechu. Otwórz pomału oczy, przejdź teraz do klęku na zadartych palcach, opuść swobodnie ramiona wzdłuż tułowia i zacznij krążenia barkami do tyłu. Tak jak najobszerniej, nieważne tutaj jest tempo, im wolniej, tym lepiej, tak żeby czuć, jak chodzą łopatki, jak one się od siebie oddalają, przybliżają, jak barki zbliżają się do ucha i oddalają i szukają cały czas przestrzeni. I uwaga, drugi kierunek. Jeszcze kilka obszernych krążeń barkami do przodu, góra, przód i tył. Szukamy cały czas rozluźnienia. Dzisiaj nasza sesja na zdrowe barki. Ok. Opuść teraz barki swobodnie, z wdechem podnieś do góry, przybliż do uszu i z takim dynamicznym wydechem opuść w dół. Wdech do góry i wydech. I jeszcze raz wdech i wydech i jeszcze raz przejdziemy do klęku na grzbietach stóp, usiądź na piętach. Pamiętaj o tym, ja się troszeczkę przesunę do przodu, żeby mieć z tyłu miejsce, żeby pięty były jak najbliżej siebie i teraz lewe ramię szerokim łukiem przechodzi do tyłu, opieramy dłoń za biodrami i prawe ramię podnosimy i wyciągamy je do tyłu, tak żeby uwypuklić klatkę piersiową, zrobić wygięcie w kręgosłupie i znowu pięknie zadziałać barkami. Jeśli jest zdrowa szyja, odegnij głowę do tyłu, spójrz do góry, weź wdech i z wydechem wracamy najpierw prawym ramieniem, lewym szerokim łukiem do przodu i druga strona, prawe ramię szerokim łukiem do tyłu, oprzyj koniuszki palców za biodrami i lewe ramię przenieś w tył, tak żeby znalazło się przy uchu, zrób wygięcie, uwypuklając klatkę piersiową, delikatnie odegnij głowę w tył, poczuj moc w pachach, w klatce piersiowej, właśnie w tym fajnym, miłym wygięciu i wróć do centrum. Najpierw lewa ręka, później szerokim łukiem prawa. I jeszcze raz zrobimy powtórzenie. Z wdechem szerokim łukiem przenieś ramię do tyłu, oprzyj dłoń i teraz uwaga, oderwij biodra od pięt i przenieś prawe ramię w tył, robiąc bardzo przyjemne wygięcie w kręgosłupie. Znowu staramy się prawą pachę skierować w stronę sufitu, w stronę błękitnego nieba. Wyciągamy dłoń do tyłu i z wydechem wracamy. Opuszczamy biodra, koło mnie przejechał pociąg, ale to wakacyjne. I prawe ramię przenosimy do tyłu, oprzyj dłoń za biodrami.
oderwij biodra od pięt i wyciągnij ramię w tył. I teraz staramy się, żeby ta prawa część klatki piersiowej również patrzyła do góry. Nie zapadamy się. Cały czas się windujemy, lewa ręka nas wyciąga w tył. Piękne wygięcie w kręgosłupie i z wydechem opuszczamy biodra. Lewe ramię do przodu, prawe ramię do przodu. I jeszcze raz przejdźmy na zadarte palce. Biodra opuścimy, jak pięknie przy tym pracują nasze stopy. I teraz z wdechem otwórz klatkę piersiową, uwypuklij ją, ale nie zapadaj się w odcinku lędźwiowym, także podciągnij pępek do kręgosłupa i z wydechem zaokrąglij plecy, połącz dłonie grzbietami. Wdech otwieramy, wydech zamykamy. I kilka takich ruchów w wersji flow, rozluźniających, takich nadających takiego piękna ruchom naszego ciała. Wdech i wydech, wdech i wydech, wdech i wydech. Unieś ramiona do góry, spleć dłonie w koszyczek i przekręć koszyczek dłoni wnętrzami do nieba. Wyciągnij się jeszcze jak najmocniej. Teraz już zbliżamy barki do uszu. Jeszcze trochę, jeszcze mocniej. I z wydechem skręcamy się w lewą stronę. Patrzymy na siebie. Teraz jest czas, żeby się uśmiechnąć, ale cały czas się wyciągamy. Boki tułowia, nasze pachy, nasze barki. Z wydechem wróć do centrum. Z wydechem skręcamy się w drugą stronę. Ach, jak nam miło, jak przyjemnie. Dociskamy biodrami obie pięty równocześnie. Z wdechem wróć do centrum, z wydechem opuść ramiona i przejdź do klęku podpartego. Wow, coraz przyjemniej, coraz fajniej w barkach. Ok, teraz zaczniemy wędrować. Ustaw grzbiety stóp na macie, dłońmi w przód, tak żeby znowu rozciągnąć, uelastycznić odcinek piersiowy i pięknie podziałać na nasze pachy. Chcemy, żeby pachy zaczęły zbliżać się do maty. Z każdym wydechem delikatnie pogłębiamy, ale schodzimy do tego miejsca, w którym jest nam dobrze, w którym czujemy się komfortowo, czujemy przyjemne rozciąganie, ale nie za wszelką cenę. Mamy z tej pozycji swobodnie za chwilę wyjść, także to też miejcie na uwadze. Wyciągaj się, może uda się dotknąć klatką piersiową do maty, ale jak się nie uda, to też jest rewelacyjnie. Jeszcze chwileczka. Pachy dążą do maty. Tutaj dużo przestrzeni, dużo życia. Weź wdech i z wydechem przeszuraj rękami do przodu, tak żeby znaleźć się w pozycji klęku podpartego i zrobimy kilka kocich grzbietów. Wdech, plecy wklęsłe, wydech, plecy okrągłe. Wdechu muszę uważać, bo teraz to aż prawie zjadłam mój mikroport i pewnie było bardzo głośno. I wydech, to ja teraz po cichutku. I jeszcze raz wdech, plecy wklęsłe. Wydech, plecy okrągłe, wdech, plecy wklęsłe i teraz zostajemy w pozycji neutralnej z wdechem. Wyciągamy lewe ramię do góry, spójrz na dłoń, otwórz klatkę piersiową i przełóż dłoń na kość krzyżową. Dociśnij kości krzyżowe i tym samym przepięknie zrotujesz bark na zewnątrz. Nawet jak ja o tym nie powiem, to już w tej pozycji jest piękne otwarcie, piękna praca barku, po to, żeby się nie garbić, żeby te barki, które mają skłonność uciekania do przodu, jak jesteśmy, jak pracujemy z komputerem, jak trzymamy telefon, to właśnie to ćwiczenie pomaga nam ten bark skierować na zewnątrz i to jest dla nas bardzo zdrowe. Z wdechem ramię do góry, spójrz jeszcze raz na dłoń i zmieniamy stronę. Prawe ramię do góry, patrz na dłoń, zobacz co tam się dzieje, jak ta ręka próbuje nas skręcić, ładnie otworzyć klatkę piersiową i teraz kładziemy dłoń na kości krzyżowej, dociskamy i rotujemy bark na zewnątrz. On się teraz sam rotuje, piękna pozycja, oddychamy, tak chcemy, to jest ten nasz czas, żeby teraz tak się napawać tym właśnie tą chwilą, kiedy jest nam tak dobrze, miło i przyjemnie. Z wydechem wyciągnij ramię, spójrz na dłoń, z wydechem wróć dłonią do
centrum. Ok, wyciągamy teraz, jesteśmy po środku maty, lewą nogę do tyłu, stopa flex, nie unosimy biodra i z wydechem zbliż kolano do brzucha. Zaokrąglamy plecy, odpychamy się od dłoni. Jeszcze raz, z wdechem noga do tyłu, z wydechem zbliż kolano do brzucha, zaokrąglij plecy i poczuj fajną, przyjemną moc w brzuchu, w naszym centrum. Z wdechem wyciągnij nogę do tyłu, z wydechem przenieś nogę między dłonie, wyciągnij plecy, spójrz przed siebie i z kolejnym wdechem przenieś ramiona do góry. Teraz podciągnij kość ogonową pod siebie, żeby miednica była ustabilizowana, lędźwie zdrowe i wyciągaj ramiona jak najmocniej do góry, chcąc, żeby dolne żebra oddaliły się od miednicy. To jest to. Z wydechem robimy skręt w stronę nogi zgiętej, czyli w tym przypadku patrzymy na siebie, uśmiechamy się do siebie i czujemy ogromną wdzięczność, że jesteśmy tutaj, że sobie razem ćwiczymy. Jest nam dobrze, miło i przyjemnie. Ja też Wam posyłam serduszka i buziaki. Teraz, uwaga, będzie trudniej. Pochylamy się do tyłu i próbujemy złapać pięty. Gdzie jest ta pięta? Jak się udało, to dobrze. Jak się nie udało, to możemy zostawić dłoń na kości krzyżowej. I znowu mamy ładne wygięcie. Jeśli uda się, patrzymy głową do przodu, nie do boku. I znowu otwarcie pach, otwarcie barku. Tyle przyjemności. Z wdechem wróć do góry, wróć do naszego skrętu. I teraz opuść dłoń przy wewnętrznej stopie, zadrzyj palce stopy tylnej nogi, oderwij kolano i jesteśmy w łagodnym, miłym i przyjemnym skręcie. Znowu wszystko dla naszych barków, wszystko dla naszego kręgosłupa i dla naszego zdrowia. Czas na uśmiech. Uśmiechnij się, wyciągnij. To jest to. I z wdechem wróć dłonią do maty, oprzyj kolano, wróć drugim kolanem do pozycji klęku podpartego i teraz druga noga do tyłu, wyciągnij się, wydłuż, z wydechem wróć kolanem do klatki piersiowej, zaokrąglij plecy, wdech, noga do tyłu, stopa flex, pięta nas mocno ciągnie w tył, z wydechem kolano do klatki piersiowej. I jeszcze raz wdech do tyłu, wydech, pracujemy nad mięśniami brzucha, wdech do tyłu, wyciągnij piętę i z wydechem przenieś nogę między dłonie, wyciągnij się, wydłuż i z kolejnym wdechem przejdź ramionami do góry. Podwiń kość ogonową pod siebie. Mamy ten ruch, miło i przyjemnie. O to chodzi. I wyciągnij mocno ramiona, tak żeby całe ramię tutaj podniosło nam całe żebra do góry, żeby to wszystko się windowało i kończyło na naszych środkowych palcach, które mocno nas wyciągają. Oddychaj. Kieruj oddech właśnie w dolne żebra, skupiając się na tym, żeby oddech był również w naszych tylnych dobrych żebrach. To jest oddech 360 stopni. Z wydechem zrobimy skręt w stronę nogi zgiętej i teraz będziemy pochylać się do tyłu, żeby było łatwiej, jak już wiemy, że tamta pozycja była zatruta, możemy zadrzeć palce tylnej stopy i teraz pochylamy się do tyłu, szukając pięty. Prawdopodobnie będzie nam łatwiej niż w pozycji, kiedy na pewno będzie nam łatwiej, kiedy stopa jest oparta na grzbiecie i teraz wyciągnij się do przodu. Tak, żeby całą klatkę piersiową skierować do góry, utrzymaj pozycję chwilę, weź wdech i wydech i z wdechem wróć do skrętu. Jeszcze chwila i teraz oprzyj dłoń przy wewnętrznej stopie, wyciągnij ramię do góry i oderwij kolano. Spójrz na dłoń, przyjemny, miły skręt. Rozciągamy biodra, skręcamy się w kręgosłupie. No jakby powiedzieć, same przyjemności. Z wdechem oprzyj dłoń na macie, przejdź nogą do tyłu. Chwilkę zostaniemy w pozycji deski.
I teraz połącz ze sobą stopy i z wdechem przejdź do pozycji deski bocznej i unosimy jedno ramię znowu, otwierając pięknie klatkę piersiową, uwypuklając ją i trwamy przez moment w tej jakże miłej pozycji i z wydechem wróć dłonią na matę, przejdź do deski, znowu połącz ze sobą stopy i zrobimy to samo na drugą stronę, pomału, z wyczuciem, z gracją. Tutaj jest moc w naszych mięśniach skośnych brzucha. Jednocześnie pięknie pracują barki, klatka piersiowa, jest skupienie. Im bardziej się skupiamy, tym łatwiej nam jest ćwiczyć jogę. Z wydechem wróć dłonią do centrum, przejdź do pozycji deski, weź głęboki wdech i z wydechem bardzo powoli zejdź do chaturangi dandasany. I na koniec połóż brzuch, wyciągnij grzbiety stóp i wyciągnij się w pozycji kobry. I tutaj w tej pozycji chcę, żeby ściągnąć barki i jak najbardziej oddalić barki od uszu. Spójrz przed siebie, zbliż brodę do mostka i utrzymaj chwilę tę pozycję. Weź wdech i wydech, wdech. I z wydechem opuść brzuch, opuść klatkę piersiową. Teraz skierujemy ramiona do tyłu, połączymy ze sobą dłonie, spleciemy palce, zrotuj barki na zewnątrz i unieś klatkę piersiową, oderwij dłonie od tułowia, od pośladków. I znowu chwilę utrzymamy pozycję. Głęboki wdech i wydech, wdech i wydech z wdechem. Wróć dłońmi na matę, położymy się teraz na brzuchu, wyciągniemy ramiona, ja będę miała przyjemność spotkania z piachem. I teraz zegniemy prawą nogę w kolanie i przeniesiemy stopę do lewej dłoni. I chwilkę utrzymamy tę pozycję. Przepiękne rozciąganie dla kręgosłupa, dla barków. Czujecie, co tutaj się dzieje w lewym barku. Jak on się pięknie uelastycznia, otwiera, rozciąga. To jest to, co nasze ciało lubi najbardziej. I wróć nogą do centrum. To samo druga strona, czyli zginamy lewą nogę w kolanie, pododrywamy udo od maty i przenosimy stopę do prawej dłoni. A ja się teraz mogę do Was pouśmiechać, ale fajnie. Czujecie tam, jakie czary-mary się dzieją w barkach? Ach, jakie to jest fajne, miłe i przyjemne. I wiecie co, jak będziemy regularnie wracać do tych ćwiczeń, to będziemy zdrowi, to będziemy mieć zdrowe kręgosłupy, zdrowe barki i ogromnie dużo energii do działań. I o to chodzi. Z wdechem wróć nogą do centrum, przejdź dłońmi przy barkach, ja troszkę otrzepię dłonie z piaseczku. Ach, ale to sama przyjemność tutaj z takim piaseczkiem sobie ćwiczyć. I teraz z wdechem przejdź do pozycji kobry. Jeśli jest dużo mocy, możemy doprostować ramiona, ale pod warunkiem, że jesteśmy w stanie oddalać barki od uszu. Jeśli tak jest, to wspaniale. I z wdechem spójrz przez ramię na lewą stopę. Wróć do centrum, spójrz przez ramię na prawą stopę, wróć do centrum i teraz oderwij biodra, przejdź do pozycji siadu skrzyżnego, przodem do mnie. Dzień dobry piasku, już sobie poradziliśmy. Z wdechem otwórz ramiona, uwypuklij klatkę piersiową, ale nie zapadaj się w lędźwiach. Z wydechem znowu połącz ze sobą grzbiety dłoni, tak żeby nadgarstki się połączyły. Wdech, otwórz klatkę piersiową, z wydechem połącz dłonie, wdech, otwórz klatkę piersiową i z wydechem pochyl się na jedną stronę, wyciągając bok tułowia i znowu skręcając się do góry.
otwierając pachę, ciągnąc tutaj za sobą żebra, przejdź na drugą stronę i zrobimy to samo. Wyciągniemy ramię i spojrzymy ponad ramieniem na niebo. Moje niebo zrobiło się już takie niebieskie, jest tak pięknie, jest tyle energii, że naprawdę chcę się uśmiechać. Ja cały czas uśmiecham do Was, bo jak ćwiczę z Wami, to jest zawsze taka fajna energia i zawsze jest słońce. Jak nie na niebie, to w serduchu. Wróć do centrum, z wdechem szerokim łukiem przenieś ramiona do góry, z wydechem opuść na wysokość klatki piersiowej i w drugą stronę z wdechem ramiona do góry, z wydechem szerokim łukiem opuszczamy, łączymy na wysokości klatki piersiowej i teraz, kochani, jesteśmy gotowi, zobaczę mój mikroport, wszystko działa, żeby powiedzieć nasze dwa magiczne słowa, a zatem 3, 2, 1. Mamy to! Brawo dla Was! Bardzo dziękuję za wspólny czas razem, za wspólną sesję jogi, na zdrowe, elastyczne barki, prawidłową postawę, zdrowy, mocny kręgosłup. Jak Wam się podobało? Czujecie teraz moc tutaj w górnej części naszego tułowia? Zostawcie mi proszę komentarz pod filmem. I zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przeoczyć kolejnych odcinków. Dbamy o formę na lata, dbamy o zdrową, sprawną, szczupłą sylwetkę, która ma trwać, trwać i trwać. Dziękuję za dziś i do zobaczenia na macie na kolejnych treningach. Buziaki! Mua. Ha, ha! Woo. Woo, woo, woo. Woo. Ha, ha.